Idą sekundy. Witamy wszystkich na kolejnej tresurze Matrixa. Tak, zresztą od jutra wkraczamy w miesiąc jubileuszowy, ponieważ już będzie równy rok, odkąd istniejemy. No i dzisiaj mamy herbatę z herbaciarni od pana Jacka z Berka Josowicza w Częstochowie. Bardzo dziękujemy i zapraszamy koneserów do tego sklepu, ponieważ można się tam bardzo dużo dobrego dowiedzieć o herbatach i o kawach. Sklep Bazylia, ostatni praktycznie, wspieramy już nie lokalną przedsiębiorczość, ale bardzo nam się podoba pomysł, ponieważ pan Jacek jest przykładem wręcz powiedzmy książkowym wdrażania tresury Matrixa w życie, w sposób jaki wyluzowany, piękny, bezstresowy, nie musi nawet myśleć o przetrwaniu tak naprawdę. Chyba najstarsza herbaciarnia w tym mieście i kawiarnia, i kawodajnia, bo tam... Tak, na wejściu wchodząc, chcąc tam coś kupić, od razu na wejściu się dostaje kubeczek kawy albo herbaty. Jesteśmy całkowicie bezwstydnie, absolutnie dumni z faktu, że go reklamujemy, bo po prostu z całego morza możliwych dostawców herbaty Wybraliśmy jego, a on wybrał nas. On wybrał nas, dokładnie. Audycja zabiera lokowanie. Tak. Słuchajcie, wyobraźcie sobie... O, jeszcze jak? Wyobraźcie sobie, że jak mówiliśmy ostatnio o tych batonikach, to Google do mnie napisało, że lokujemy produkt i chcą nas wyłączyć z programu tego reklamowego, ponieważ no, reklamy idą w naszych filmach, więc oni sobie się z tym nie zgadzają zupełnie. No tak. Przysłali do mnie maila. No tak, ale tym razem... Pręży. No, a mówią, że Google to taka wyluzowana firma. Najwyraźniej chyba tylko w kadrach. Zresztą Google też na mnie pręży. Wręcz przeciwnie nawet. I istotna kwestia. To by się zbiegło kilka rzeczy zresztą do kupy. Ponieważ wszystko się wiąże z tym, że sierpień jest miesiącem wyjątkowym. Myślę, że możemy już powiedzieć o konwencie. Tak, tak. To już jest informacja oficjalna. Dopadnięto nas na Facebooku. Jak powiedzieliśmy wcześniej, nie jesteśmy całkowicie i absolutnie nastawieni na niereklamowanie siebie, przez co spontanicznie reklama się jakoś wydarza i nam to się strasznie podoba. No to jest eksperyment, który zresztą tworzymy. Jeden z najważniejszych eksperymentów tresury Matrixa, polegający na tym, że nie mówiąc absolutnie nigdzie nic, nikomu i nikomu nie wciskając, pojawiamy się w środowiskach ludzi, których się mamy pojawiać. I Klasyczna tresura Matrixa. I to informacja zostanie udostępniona niedługo na naszym profilu i na naszej stronie, że w bodajże 15-16 sierpnia będziemy w Trójmieście, dokładnie w Oliwie. Na konwencie wiedzy alternatywnej, zostaliśmy tam zaproszeni. Będziemy w sobotę mieli 2 godzinki i w niedzielę 2 godzinki. Jeżeli ktoś ma życzenie zajrzeć, to wyluzowany w pracy. Podejrzewam, że zrobimy jakiś streaming. Wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł. Tam musi być jakieś Wi-Fi. To jest na Sobótki, czyli niedaleko miejsca, gdzie mieszka pierwszy prezydent Rzeczypospolitej demokratycznie wybrany, także nieprzypadkowo. Tak. Nie wiedziałem o tym. Jakoś tak mi się dziwnie skojarzyło. Słuchajcie, więc to są tak zwane informacje parafialne. Dzisiaj na początku. Jest to nas wielki skok przez płot, zresztą uważam. No tam będzie radio, telewizja, gazety i tak dalej. My jednak będziemy cały czas myśleć o tym, że nie byłoby nas tam, gdyby nie tu. Jaruzelski. Tak, wszystko się zaczęło. Cała świadomość, tak. No i to są ogłoszenia parafialne. Dzisiaj będziemy mówić o dźwiękach. Słuchajcie, ja temat o dźwiękach wymyśliłem 2 dni temu, ponieważ obejrzałem sobie taki film pod tytułem Jedz, kochaj i módl się z Julią Roberts. I tam w pewnym momencie tego filmu padło takie stwierdzenie, że ty nie szukasz równowagi, tylko szukasz harmonii. Ale jak się okazuje, to troszeczkę różnią się te 2 cele w życiu. I ja zaraz rozwinę ten temat. Natomiast dzisiaj byłem świadkiem takiej magicznej chwili, ponieważ ta przestrzeń widocznie wiedziała, że ja taki temat wymyśliłem dzisiaj i dostarczyła mi takiej właśnie magicznej chwili, gdzie siedziałem sobie u fryzjera. Pani mnie strzygła równo.
Właśnie chciałem się powiedzieć, to było... Zmieniłyśmy sobie. I słuchajcie, dwa fotele dalej siedziała dziewczynka. Taka w wieku, ja wiem, może miała 10, może 11 lat. I leciało sobie radio. I w tym radiu leciał jakiś taki przebój, taki angielskojęzyczny, który gdzieś tam w ucho każdemu wpadał, ale ta dziewczynka bezwiednie zaczęła śpiewać razem z tym radiem. Także ją było bardzo wyraźnie słychać. Ja w lustrze widziałem, jak nagle wszyscy ludzie się podnieśli i patrzeli się w tą dziewczynkę. Widziałem w ich oczach zauroczenie. Dziecko ma coś to do siebie, że ono się nie przejmuje tym, czy ktoś na niego patrzy, czy nie. Jeżeli czuje potrzebę śpiewania, to po prostu śpiewa. I ta dziewczynka, siedząc tam na tym fotelu, będąc strzyżona też jakieś tam, zaczęła śpiewać razem z tym radiem. Na tyle głośno, że wszyscy w tym salonie ją słyszeli. A ja w tym lustrze obserwowałem tych zdziwionych ludzi, jak oni patrzą, czy słuchają i łowią te dźwięki, które są wydawane na żywo przez tą dziewczynkę, która bardzo ładnie śpiewa razem z tym radiem. Jest coś niesamowitego, jak ludzie nagle się zmieniają. Z takich znudzonych życiem, że tak powiem, przedstawicieli gatunku zwierząt nazwanych Homo sapiens, nagle w ludzi, którzy są tu i teraz i zostali zauroczeni chwilą przez drugiego człowieka. A ci powiem, dźwiękiem. Więc ta chwila by jeszcze, magiczność tej chwili wzrosła, gdybyś to ty zaczął śpiewać. Wiecie co, no nie byłem na tyle, żeby ja mógłbym pomrukiwać za akrobatą, wiecie. Pomrukiwać za akrobatą jak najbardziej. Natomiast głównie chodzi mi o to, że co wzbudziło tą chwilę, czyli dziecko, które tak naprawdę jest czystą energią, bo dzieci w tym wieku, one są jeszcze naznaczone tą naturalnością odbioru świata, tak? Jeżeli jest jakaś interakcja, to one po prostu w tym biorą udział bez zastanawiania się. Nie załamujmy się, bo nadal jesteśmy tą czystą energią, my dalej jesteśmy dziećmi, tylko mamy za sobą pewny szlak, który nam mówił, że jest inaczej. Szlak by to trafił. Słuchajcie. I teraz tak, dzisiejszy temat spotkania mówił o tym, że są dźwięki smutne i są dźwięki wesołe. Czyli są tak zwane akordy durowe i akordy molowe. I zainspirowała mnie właśnie ta myśl, która padła w tym filmie, że ty szukasz harmonii, a nie równowagi. Zacząłem się zastanawiać, jak można by było przedstawić to w kontekście tresury Matrixa. Jak ująć to zagadnienie. I na początku chciałem przytargać tutaj akordeon. Harmonię. Harmonię, tak. Bo to jest taki instrument, który jest w stanie wydobyć bardzo dużo brzmienia i dźwięku w jednym czasie przez jednego człowieka. To jest taka chodząca orkiestra. Na akordeonie potrafię wydobywać dźwięki nawet spójne i ułożone w jakąś muzykę. Natomiast zmierzam do tego, żeby przedstawić to w takim ujęciu, że każdy z nas, którzy tu jesteśmy, ale też każdy z ludzi, którzy żyje na świecie, jest zbiorem pewnych wibracji, pewnych energii, które w nim są. Bo każda komórka wibruje, a wibrowanie jest przecież dźwiękiem. To, że ja w tej chwili używam głosu, jest spowodowane tym, że moje strony głosowe brzmią. Nie ma dwóch takich samych głosów. Każdy z nas wydawałoby się podobne dźwięki w tej samej tonacji, ale mimo wszystko tembr głosu, charakter tego głosu jest inny. No zwróćcie uwagę, do jakiego stopnia zaskakuje nas bardziej to, że ktoś potrafi kogoś przedrzeźniać, bo naśladować, niż to, że ktoś ma inny głos. Najczęściej... On może być podobny, albo wyłapywać pewne charakterystyczne cechy, dzięki czemu my mówimy, o jest to podobny do tamtego głosu. Prawda? Ale tak samo jak głos, tak samo inaczej wibruje nasze serce, tak samo inaczej wibruje nasz umysł, tak samo inaczej wibrują komórki naszego ciała. To są wszystko wibracje. Jesteśmy jedną wielką orkiestrą, świat, który nas otacza też, jak widzimy tę stronę. Ktoś nawet kiedyś spotęgował do entej skali dźwięk rozchylających się płatków róż i okazało się, że to strasznie przypomina organy. Na przykład. Harmonie puszczanych jednocześnie organów jak u Beethovena w tym samym momencie. To są wręcz kolosalne. I teraz słuchajcie, w fizyce jest takie zjawisko jak rezonans. Jeżeli my będziemy starali się szukać takich miejsc, które wibrują tak samo jak my, to
nasze ciało wpadnie w rezonans z tą wibracją, ponieważ wibracje będą bardzo podobne. Rezonans ma to do siebie, że jest bardzo trudny do opanowania. On w skrajnych przypadkach jest w stanie nawet spowodować uszkodzenie elementów, które wibrują. Poprzez to, że one wpadając w rezonans, wzbudzają coraz większą amplitudę tej samej częstotliwości. Wydawałoby się, że jest to równowaga, prawda? Ponieważ odnaleźliśmy taką samą wibrację jak nasza, a więc wydawałoby się, że powinniśmy w tym miejscu czuć się dobrze i komfortowo. A okazuje się, że to miejsce tylko wzmacnia naszą wibrację, przez co czujemy się niekomfortowo, ponieważ następuje rezonans. Sprzężenie zwrotne, Wasza? Sprzężenie zwrotne w gitarze to jest nic innego, jak to, że gitara, która wydawała brzmienie, dźwięk, jest podłączona do wzmacniacza. Głośnik tego wzmacniacza wibruje tak samo, jak wibruje struna. I powietrze przenosi wibracje z powrotem na strunę, przez co wzmacnia i z powrotem wzmacnia głośnik. Głośnik znowuż wprawia w ruch powietrze, powietrze znowu wprawia w ruch strunę i na tym polega sprzężenie zwrotne. I przy odrobinie szczęścia, w momencie, kiedy wzmacniacz jest źle zestrojony, on jest w stanie się spalić, ponieważ moc sygnału ze strun będzie tak duża, że głośnik tego po prostu nie wytrzyma. I to jest właśnie sprzężenie zwrotne i tak zwany rezonans. Automultiplikacja, czyli spotęgowanie siebie do stadium. I okazuje się, że to dążenie do idealnej równowagi, w której otoczenie wibruje tak samo jak my, może się okazać dla nas niekomfortowe. Mało równoważące. I może się okazać, że no przecież ja całe życie szukałem równowagi, szukałem miejsca, w którym będę mógł medytować, w którym zestroję się z otoczeniem, będę idealnie czuł to wszystko, co jest wokół mnie, bo to będzie wibrowało tak samo jak ja. I w pewnym momencie nagle człowiek doświadcza takiej chwili, w której mówi, to nie to, przecież ja nie szukałem tego, tu się nic nie dzieje. No i to historia samego nawet niejakiego Buddy Shakyamuniego też jest o tym. On się zaszył w lesie z jakimiś ascetami przez kilka lat, jedząc ptasie odchody czy gniazda, nie pamiętam już dokładnie. Wszystko jedno. Doprowadzili się wszyscy do stanu absolutnej ruiny fizycznej, tylko po to, żeby udowodnić, że ciało jest absolutną kontrolą umysłu. Aż w pewnej chwili sam zresztą Shakyamuni stwierdził, że to absolutnie nie działa, bo obsesyjna dążność do kontroli powoduje, że on utracił tę kontrolę całkowicie. Zresztą to jest ciekawy moment, że z tego stanu wyrwał go muzyk, który uczył ucznia swojego niedaleko i powiedział coś, co go obudziło z tego stanu. Każdy, kto się trochę interesuje buddyzmem, zna sensy, albo małego Buddę niech obejrzy, tam jest ten moment, gdzie ten muzyk mówi do swojego ucznia, słuchaj, nie, jak naciągniesz strunę za bardzo, to pęknie, a jak ją za bardzo poluzujesz, to nie wyda dźwięku. I to jest już wszystko. Natomiast teraz ja przedstawiłem sytuację, w której mamy sprzężenie zwrotne, czyli rezonans. No więc do czego zmierzam? Słuchajcie, życie i świat jest niczym innym jak zbiorem wibracji, które są wokół nas. I my naszym uchem możemy te wibracje różnie interpretować. W takiej podstawowej gamie, która funkcjonuje w takim potocznym pojęciu w Europie, istnieją takie akordy, które nazywają się akordy durowe i akordy molowe. Nie zagłębiając się zbytnio jakby w samą genezę powstania tych nazw, powiem krótko, że akordy molowe są smutne, a akordy durowe są wesołe. I teraz, żeby udowodnić to, to ulubiony akord Szemka to jest amol. I on, słuchajcie, on brzmi smutnie. Już się zaudziela. Teraz włączę akord durowy, który ma już zupełnie inny wyraz. One się różnią tylko jednym dźwiękiem, o pół tonu, dosłownie, cejcis. Ale, uwaga, jeden brzmi smutno, drugi brzmi wesoło, jeżeli grają same. Ale w momencie, kiedy my zaczniemy je zmieniać w odpowiedni sposób, zaczną tworzyć muzykę. Zaczną układać się w pewne dźwięki, które my zaczniemy odbierać jako emocje związane z doświadczaniem muzyki. Z doświadczaniem pewnego układu dźwięków, które spowodują, że my zaczniemy cieszyć ucho tym, co do niego dociera. To będzie ułożone w pewną kaskadę dźwięków. Ona nigdy nie zabrzmiałaby tak,
gdyby między nimi nie było tych durowych i molowych dźwięków, tych smutnych i tych ładnych. Aha, bo same dobre, ładne dźwięki dobre nie są w stanie dostarczyć takiej emocji w muzyce, jak właśnie te ładne, przeplatane z tymi smutnymi. Nawet wręcz można dostać wręcz kociokwiku, szpikując się cały czas bez przerwy radosnymi. To chyba się o te krzesełkiem po ścianach. No i to... No, wpadniemy w rezonans wtedy i może się okazać, że się zahachamy na śmierć. Na przykład. Bo no, ja reprezentuję kulturę bardzo molową, bo cały wschód w ogóle Europy jest molowy i ci ludzie potrafią płakać po prostu i uważają to za jakość życia. I to jest wręcz nawet nienaturalne często rozumiem przez na przykład moich rodaków, że muzyka jest absolutnie cały czas wesoła. Albo że tony są wesołe, albo że książki są wesołe, albo opowieści są wesołe. To jest od Grecji po nie wiem, po Baza Bajkale jest naturalne, że... Oj, że czasami tak po prostu człowiek chce się poczuć. To jest element topienia się w część własnej natury i nieprzypadkowości tego, że tacy również jesteśmy. Problemem nie jest smutek, a problemem też nie jest wesołość, bo też nie mówię o radości, bo radość jest moim zdaniem właśnie odpowiednią kombinacją, dla nas unikalną kombinacją molu i duru. Tak, ze względu na to, że no jeżeli słyszymy przez jakiś czas w partii utworu mol, który z zasady jest smutny i nagle pojawia się dur, który jakby podwyższa naszą wibrację w naszym uchu i powoduje, że zaczynamy się cieszyć tym dźwiękiem i mówimy, o to przejście z tego dźwięku na tamten było fajne i to był ten moment właśnie w tym utworze, który powoduje, że nasza dusza nagle zaczyna się podnosić i zaczynamy odbierać tą piosenkę bardzo emocjonalnie. I teraz w jaki sposób można byłoby przełożyć słuchanie muzyki, zdając sobie z tego sprawę, że tak naprawdę harmonia nie jest w stanie istnieć bez dźwięków tak zwanych brzydkich i ładnych, bo one tylko dla naszego ucha są odbierane jako smutne i jako wesołe. Ale gdyby spojrzeć na nas, na to, że my jesteśmy wibracją, na to nasze życie, które również jest wibracją, i na to wydawałoby się dążenie do równowagi, w której tak naprawdę odczuwamy tylko rezonans, czyli sprzężenie zwrotne, które powoduje dyskomfort, w takim razie czego powinniśmy szukać w naszym życiu, żeby czerpać z niego przyjemność. I to jest właśnie sedno tego dzisiejszego przekazu, mianowicie sedno dzisiejszego przekazu jest takie, żeby mieć całkowitą satysfakcję z naszego życia, musimy być przygotowani na to, że w naszym życiu muszą się pojawić dźwięki molowe i durowe, ponieważ w innym wypadku nie doświadczymy pełni harmonii tego, czym jest świat. No nie w przypadku. Bardzo dojrzałą reakcją jest brak ufności wobec jednoznacznych emocji, takich preparowanych. Że wchodzimy w jakieś środowisko, na przykład, gdzie lecą cały czas komedie i to takie po prostu wręcz no absolutnie takie no slapsticki totalne, kompletnie. Albo na przykład trafiam w środowisko, gdzie no, zalewa nas morze tęczowych jednorożców, ja to nazywam celowo, czyli pojawiamy się w landrynkowym środowisku, gdzie no, mówienie o rzeczach nieprzyjemnych lub trudnych jest rozumiane i jest po prostu uważane za faux pas i generalnie wszyscy mówią, no to na przykład legendarny wręcz hollywoodzki uśmiech, prawda, potem how are you, no fine, prawda, półżywy przy kruplówkach, very good. I to jest swoją drogą, no jest, mówi się u nas, prawda, a my, wy to ciągle narzekacie, prawda, tutaj w tym kraju, już w cudzysłowie się nawet to mówi, a weź przykład, prawda, on już umiera, prawda, ten Amerykanin, on jeszcze mu ten uśmiech, prawda, hello, everything is fine. To powiedz, nawyk pozytywnego myślenia nam potrzebny, ja mówię, no słuchajcie, tak, pozytywne myślenie jest dobre, tylko szpikowanie się duchem sytuacji, w której nie rozumiemy naszych moli, to jest trochę, jak już użyłeś tego stwierdzenia, ja uwielbiam i będę je dlatego niecenzurowany sposób używać, to jest lukrowanie odchodów. To ja to powiedziałem? Tak. Za każdym razem tak samo się dzieje. Natomiast to jest jeden z powodów, dla których to nagrywam. Natomiast... Pamiętam. To było wtedy, kiedy powiedziałem ci rozluźnij dupę. Rozluźnij, tak. Tak, to jest... Wiecie, sytuacje są trzy. Natrafiając na sytuację, która dla nas jest problematyczna.
Pytanie nie brzmi, co jest dla nas smutne lub wesołe. Pytanie, czemu ufasz? Są ludzie, którzy dostają kociokwiku na dźwięk wesołej, mangowej, japońskiej piosenki, która innego doprowadza wręcz do radości ducha, rozwyższenia. Prawda? Ktoś lubi mazurka posłuchać, a jak mu się cygański romans zaśpiewa, to mówi, wyłącz to, wycie, bo za chwilę, nie wiem, wyskoczę oknem, potnę się po drodze lecącym ze mną szkłem. Natomiast ktoś wręcz przeciwnie, nie może wiecznie słuchać tego ha, ha, he, he, prawda, no chciałby wreszcie parę akordów na siedmiostrunowej gitarze, mu wyrwie mu te flaki z niego, wtedy czujesz, że on żyje. Pytanie, czemu ufasz? Tak naprawdę to jest pytanie, z czego jesteś zbudowany? Z czego jesteś zbudowany i jaką masz wibrację? Ponieważ ja na początku powiedziałem, że każdy z nas ludzi ma inną wibrację, tak jak głos, tak jak wibracja serca, każdy z nas jest inny. I każdy z nas inaczej odbiera harmonię. I musimy wiedzieć o tym, że możemy znaleźć się nagle w środowisku wibracji, które nam nie pasują. I my możemy to odczuć jako dyskomfort, albo spróbować to obserwować jako widz, bez zanurzania się w emocji związanej z słuchaniem koczej muzyki. No zresztą no, kakofonia w pewnych chwilach urastała do poziomu sztuki. I jeżeli tylko sobie tak to wytłumaczyliśmy, to nagle mogliśmy tego słuchać nawet kilka godzin w harmonii. A wcześniej mielibyśmy ochotę wyrzucić przez okno cokolwiek pod ręką ciężkiego na to, co grana podobne. I teraz słuchajcie, jak to się wszystko ma w kontekście tresury Matrixa, gdzie my mówimy, że spotyka cię to, o czym myślisz. Jeżeli my myślimy o rzeczach negatywnych, czyli boimy się, generujemy dźwięki molowe. Tak? I ta energia dostarcza nam wtedy muzyki w tonacji molowej, przeplataną dźwiękami durowymi. No bo wiadomo, że wtedy nie odbieralibyśmy tego jako muzykę, jako naszego życia. Mało tego, to jest bardzo blisko położone wokół naszej własnej wibracji, czyli tworzy pewien rodzaj sprzężenia zwrotnego. My bierzemy w tym udział, czyli jest sprzężenie zwrotne, czyli jest rezonans. To rezonuje bardzo blisko naszych myśli molowych, czyli tych negatywnych. Jest to odbierane jako życie, jako melodia, ale no właśnie tak jakbyśmy się znaleźli w jakiejś, nie naszej bajce, tak? Pytanie, czy to, co słyszymy, jest dla nas kakofonią, czy to, co słyszymy, jest dla nas harmonią. Już niezależnie od tego, czy to jest punk rock, czy to jest Beethoven. I znajdując się w środowisku dźwięku, które odbieramy, na przykład słysząc codziennie przed zaśnięciem za oknem, albo jakieś tam odpalanie motorów i tak dalej, to też jest pytanie, czy słysząc to nagle nam zaczynają się kleić oczy i czujemy się jak w domu, czy nagle wyjeżdżając na wieś i słysząc i nagle dostajemy cholery i puszczamy sobie z głośników, prawda, żeby zasnąć. Żeby zrównoważyć, tak? I skąd się to bierze, tak? Słuchajcie, no teraz druga strona medalu, czyli my generujemy dźwięki durowe, które są odbierane przez energię sprawczą jako intencja świata, którego byśmy chcieli doświadczyć, ale energia sprawcza wie, że lukrowanie świata tylko i wyłącznie dźwiękami durowymi no, zmuliłoby ten nasz świat i on nie byłby przez nas odbierany wystarczająco mocno i silnie, nie byłoby emocji. Zmuliłyby nawet samogłoskę wymieniłby, zmyliłoby nawet więc w pewnym sensie. Ta energia sprawcza czasami wrzuca tam akord molowy. Żeby dobrze i w pełni świadomie odbierać świat, my czasami musimy usłyszeć akord molowy, czyli brzmienie smutne. Po to, żeby wypełnić i dopełnić całość utworu, którego doświadczamy. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje. Bo jest tak, jak myślisz, że jest, to jest pierwsze założenie, z którym my pracujemy. Ale istnieje na przykład kilka takich trudnych zjawisk, jak śmierć, choroba i utrata. W tej fizyce. I istnieje sposób, który, no cóż, możemy głuszeć to wiecznym durem i zapychać tęczowym jednorożcem pod tytułem nie myślę o śmierci, nie myślę o śmierci. Nie istnieje śmierć. No cóż. Prawdopodobnie ta śmierć w naszym życiu nie będzie istnieć. Będziemy umierać bez świadomości umierania, pojawiać się znów bez świadomości umierania i żyć bez świadomości umierania. Tylko pytanie, czego się ciągle boimy? Dlaczego to się ciągle pojawia? I dlaczego ten hałas, ta kreskówka rozwrzeszczana, roześmiana ciągle odwraca nam uwagę od tego procesu? Dlaczego ciągle mimo wszystko podświadomie
ściągamy uwagę, ponieważ śmierć w naszym życiu, jak my tu wszyscy siedzimy, istnieje. Gdybyśmy byli z tym tematem poukładani i byłoby całkowicie naturalne dla nas, nieprężące i z prądem, że śmierć nie istnieje, prawdopodobnie byśmy nie umierali. Natomiast umieramy. Więc niezależnie od tego, jak to zagłuszamy, jakimkolwiek myśleniem pozytywnym, istnieje gdzieś zakorzeniony lęk przed przemijaniem i on się obrazuje w takiej właśnie formie, ostatecznym przemijaniem, przechodzeniem, transformacją, jakkolwiek, cokolwiek wierzymy, jakkolwiek uważamy, że to się dalej dzieje. I mamy wybór, jak zawsze. No to jest po prostu wręcz najbardziej katastrofalne, wow! Hello. Najbardziej wręcz karkołowna sprawa. Dobrze, ale... Szóste piętrze. Szóste albo ósme. Dobra. Czekaj, ja muszę wziąć jeszcze... Teraz musimy się szybko dostać. Ja próbuję... No właśnie, a Andrzej... Zmieści się? Tak. Bartek jest chętny, wiesz. Między dwiema dziewczynami, będzie dwie rozdzielne. Słuchaj, no to jest dopiero akordy, widzisz? Prawda? Durowe. W tym momencie mamy dnia. Ponieważ tak jak wszyscy tu się, i to jest jednak najważniejszych chyba pytań, co możemy z tym zrobić? Jeżeli już mamy sytuację, która w naszym życiu pojawia się jako nieunikniona i choć nie wiem co, jak manewrować, mamy to przed sobą do przejścia. W tresurze Matrixa, jak wszyscy wiemy, unikamy myślenia pozytywnego za wszelką cenę. Trzeba myśleć negatywnie. Tak, ponieważ w pewnych sytuacjach trzeba myśleć negatywnie. Ponieważ skoro i tak wszystkie... Cała grawitacja naszego życia, wszystkie lęki pchają nas i tak w tej sytuacji. Im silniej uciekamy od danej sytuacji, im silniej ona się potęguje wokół nas, obrazuje, pojawia, co byśmy nie robili, to znaczy, że nie jest to przypadkowe, że nagromadzenie tego rodzaju zdarzeń w naszym życiu, myśli podświadomych jest już tak silne, że my tego nie możemy więcej szpachlować. Ponieważ cegła tej struktury jest zbudowana z tego, co my odbieramy jako negatywne, jako cierpienie i do tego to zmierza. Więc jakbyśmy tego nie otynkowali, pięknym, ładnym i słonecznym kolorem. Tam pod spodem będzie ta cegła. Będzie mroczna cegła. Dlatego my odzieramy ten tynk i mówimy gaw się na tę martwą cegłę, gaw się na to, czego się boisz. Zaakceptuj, że ta cegła wygląda tak, jak wygląda. Zaakceptuj, że ona jest elementem twojego muru, elementem twojej konstrukcji. Nie jesteś w stanie jej pominąć w swoim umyśle. Ona tam jest. I teraz znów pytanie, wchodząc bezpośrednią konfrontację z tak trudnym i czasami wręcz unikanym jak tron tematem. Co zrobić? Uciekać dalej? Przez co żywić? Masz honorowe miejsce wśród obywateli tej kanapy. Będzie. Ale to nie przejmą. Pomachaj telewizor. Zrób. Bardzo możliwe. Przyszliśmy już za późno. Albo pójdziemy z prądem i stwierdzimy, że skoro ten trudny temat śmierci jest tak samo integralnym elementem wszystkiego, jak śmiech, jedzenie jest takim samym tonem, jak ton związany z narodzinami dziecka, jak ton związany z wypiciem wina czy dobrej herbaty, z jedzeniem ciastka, zaczniemy doświadczać. Zaryzykujemy przejście przez ten przerażający moment w sposób całkowicie otwarty. I są nawet ścieżki absolutnie wręcz celujące w tego rodzaju rozluźnionym stosunku do śmierci na przykład. Po prostu wysłuchamy tego jak utworu. Jak utworu muzycznego, w którym znajdują się akordy molowe i durowe. Spróbujmy doświadczyć tych wszystkich wydarzeń, które wydawały nam się nie do przejścia albo nieakceptowalne w ogóle. Skoro pojawiły się w naszym życiu, to znaczy, że myśmy wysłali intencje, żeby one się pojawiły. Naszym lękiem lub naszym pragnieniem, bo być może chcieliśmy tak naprawdę, żeby wszystko się zmieniało, a może tak naprawdę, bo nikt z nas, my tutaj nie próbujemy aspirować do tego, dlaczego wy wszyscy się znaleźliście tutaj w takiej okoliczności i dlaczego wasze życie tak wygląda. Ale prawdopodobnie baliście się pewnych rzeczy, dlatego one występują i prawdopodobnie pragnęliście ich, dlaczego one również są. I ponieważ centralnym punktem naszego widzenia wszystkiego jest miłość do siebie przede wszystkim, i muzyki życiowej, którą my tworzymy, jest miłość do siebie i do dźwięku, który wydajemy, którym jesteśmy, to właśnie to również przejście przez absolutny mol, czyli przez koniec życia,
również powinna odbyć się w całkowitej miłości tego sukcesu. To od nas zależy, czy ten ostatni akord będzie monowy, czy durowy. Czy będziemy odchodzić z wiarą w to, że nasze życie było wspaniałą muzyką, czy odejdziemy z akordem o akcencie molowym, w którym no, zamykając oczy i dając ostatnie tchnienie, nadal nie będziemy się zgadzali z własną tonacją. Albo czy odejdziemy z akordem molowym, pogodzeni z faktem, że jest nam dobrze z tym, że to właśnie tak wygląda, to jest dramatyczne i wielkie i piękne. I tego zawsze chcieliśmy. I tego zawsze chcieliśmy. Ponieważ taką tonacją jesteśmy. Albo po prostu będziemy się ciskać w absolutnym durze, uśmiechając się do samego końca, mówiąc, to nic. Nic się nie dzieje. Umierając ze strachu w środku. Więc nikt nie każe nam się przestać bać. Wręcz przeciwnie. No i słuchajcie, w takim razie, czym jest tabelka w kontekście muzyki? To może być ciekawy wywód. Więc zacznijmy od miłości. Bo od tego zazwyczaj tabelka się zaczyna, więc w kontekście dźwięków słowo miłość mogłoby wyglądać w taki sposób, żebyśmy my zaakceptowali tą tonacją, którą jesteśmy. Mianowicie taką tonacją się urodziliśmy, taki jest tembr naszego głosu, taka jest częstotliwość, z jaką pracuje nasz mózg, takie jest, tak wielkie i tak czerwone jest nasze serce. Tak, ktoś mógł powiedzieć, ale nie, miłość to jest cisza. To jest początek. Ale ja nie jestem cichy. Ja nie jestem cichy, ja jestem hałasem. To co, ja mam teraz się dodatkowo na siebie rzucać tylko dlatego, że co, że nie jestem miłością, bo ja nie jestem ciszą? Jesteś ciszą, bądź ciszą. I takiego siebie kocham. Ja jestem hałasem. Więc miłość polega na tym, że jeżeli ktoś jest hałasem, to powinien zaakceptować to, że jest hałasem i że wokół niego jest hałas, bo on tworzy ten hałas poprzez swoją wibrację i swoją tonację, w której pracuje. Hałas miło mi. Tak jest. To jakby nie patrzeć, no... Doktor hałas. Doktor hałas. To ten od piramid. Tak, dokładnie. Jakby to nie było denerwujące dla kogoś, kto chciałby wreszcie znaleźć jakąś absolutną prawdę. No to dla ludzi, którzy chcieliby wreszcie znaleźć jakąś absolutną prawdę, mamy informację. Znaleźliście. To wy jesteście prawdą w waszym życiu. Nie ma żadnej innej. Odpowiedź brzmi... Nasza odpowiedź brzmi... Jak uważasz. Naprawdę nie mówimy tu niczego nowego. Nie ma prawdy absolutnej, jeżeli ty nią nie jesteś. Jeżeli zaczniemy myśleć o naszej tonacji jako o czymś, z czym się nie zgadzamy, będziemy generować zabarwienia molowe. Te akordy, przewaga akordów, czy gamma, w której będziemy generować muzykę naszego życia, będzie molowa, bo my będziemy z tego niezadowoleni, że jesteśmy tacy, jak jesteśmy. Natomiast w momencie, kiedy my zaczniemy rozumieć, że jesteśmy tacy, ponieważ dźwięki, muzyka, którą powinniśmy odbierać, ma być właśnie taka, ma grać w naszej tonacji, wtedy dźwięki zaczną być durowe, czyli wesołe. Z odrobiną dźwięków molowych, które dopełnią całej harmonii. W naszej proporcji unikalnej, wyjątkowej i tylko naszej. I co najważniejsze, kwestie kompozycji. Przecież spotykamy się przez x czasu z ludźmi, którzy mówią, no wiesz co, gubisz rytm. Albo szybciej z tym basem tam. Albo mógłbyś śpiewać wolniej, albo drzesz się strasznie. Nie słuchasz w ogóle, na odsłuchu cię, tylko siebie masz. Mógłbyś wreszcie zrozumieć, co inni grają. To są sygnały, że jesteśmy nie po drodze z kochaniem siebie jako muzyki, że uważamy, że jesteśmy dysharmonią i że to inni wokół nas mają rację. No więc wierzymy w to, więc to jest prawda. Cała ta orkiestra wokół nas mówi do nas, jak masz tak grać, to nie graj wcale. Bo my wierzymy, że my jesteśmy dysharmonią. Zmiana punktu widzenia powoduje, że wykruszają się, odchodzą z niespakiem, kiwając głowami. Zaakceptujmy ten fakt, że okres zmian w naszym życiu będzie taka, że ludzie będą kręcić głowami, smokać i odchodzić. Mówiąc, co się z tym człowiekiem porobiło? A przecież mogło tyle z niego dobrego wyjść. Pogubił się biedny. Dziwny. I nagle za tych miejsce powoli w tych tonach pod tytułem odchodzą, nagle pojawią się nowe skrzypki, nagle pojawi się jakiś cymbał, przepraszam za wyrażenie. I nagle którzy zaczną dawać nam sygnał taki pod tytułem dawaj.
Dobrze. Nam się to podoba. Tak, ty graj, słuchaj, ty wiesz, bo ja też to zawsze chciałem tak zaśpiewać. Przypadek? Nagle by się mogło powiedzieć, słuchajcie, jak to do cholery jest, że ktoś prawda, przez 15... Tak. Tak, no właśnie, co wcześniej nie było prawdy? Wcześniej też była prawda. Wcześniej mówili, prawda boli, koleś. Nie umiesz grać. Nowi ludzie mówią, wiesz co, prawda jest taka, że świetnie nam się razem gra. Rację mieli jedni i drodzy. Twój wybór, którą rację wolisz. Nigdy nie jest za późno, a propos ostatniego spotkania, żeby to zmienić. Więc słuchajcie, miłość tak naprawdę jest pokochaniem samego siebie, zrozumieniem, że jesteśmy takim instrumentem i każda trąbka ma ustnik i tubę, przez którą wydobywa się dźwięk. Dokładnie tak. Tylko od nas zależy, z której strony będziemy dmuchać. No tak! Słuchajcie, to jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy my zaakceptujemy to, kim jesteśmy, zrozumiemy, gdzie trzeba dmuchać, żeby była muzyka. I celowo używamy wieloznacznych zwrotów. No słuchajcie, no ja nie znam człowieka, który nie lubi dmuchać, no nie znam. Ale w twoim życiu na pewno tak jest. W moim życiu tak jest. Ja akurat spotykam takich ludzi, którzy lubią. Prawda? A ponieważ ten mi temat, a propos już trzymamy się tematy strunowej prężą i czasami, ja napotykałem ludzi, którzy dmuchać nie lubią. Lubią szarpać. Tak. Albo lubią walić. Jest to też jakiś sposób na życie. Ja to akceptuję. Ja też musiałem, znaczy chciałem. Słuchajcie, dobrze, więc mamy zamknięty temat pierwszego słowa w tabelce, jakim jest miłość. Po prostu trzeba pokochać dmuchanie, szarpanie i walenie. Tak, a mamy na to będę walenia. Za twoim oparciem jest waleń. Trzyma w zębach trzy grosze, które można zawsze wtrącić. Tak, a propos właśnie. Ale chodzi o to głównie, żeby zrozumieć, że my jesteśmy tak naprawdę instrumentem, który potrafi wydawać dźwięki. Tak naprawdę my tutaj wprawiamy nasze otoczenie w wibracje, które nam odpowiada. I albo ten głośnik zwróci nam tą samą wibrację, którą my jesteśmy i zaczniemy wpadać w rezonans, przez co będziemy czuć dyskomfort, albo zaczniemy współgrać z tym otoczeniem i on nam zacznie dostarczać dźwięków, które będą razem z nami tworzyć różne akordy, różne harmonie. Jeżeli jesteśmy gęślą, to się nie sfrustrujmy z faktu, że nie jesteśmy Stradivariusem. I jeżeli ktoś nam... Gęślą. Gęśla wygląda uszami. Tak. Z pierwszych odcinków. Natomiast, bo gęśla jest Stradivariusem w świecie gęśli. Tak. Jeżeli mamy grać, jeżeli jesteśmy dudą, to jesteśmy dudą, idealną na świecie, najlepszą w naszym świecie idealną dudą. I jeżeli sobie wymyśliliśmy, że Stradivarius jest wzorem, którego nigdy nie osiągniemy, no to żyjemy w świecie pełnym frustracji, którym jest niedościgniony wzór, skrzypiec wręcz po prostu unikalny, którym nigdy nie zostaniemy. Tymczasem może się okazać, że po co nam być Stradivariusem? Jak jesteśmy gęślą najlepszą w naszym świecie, jaka tylko może. Nagle okazuje się, że ci, którzy nie słuchają Paganiniego, nagle, czy Nigela Kennedy'ego, może właśnie być nie Paganini, tylko Nigel Kennedy, genialny skrzypek, który zwariował na punkcie folku i on potrafi gęśli słuchać godzinami. A sam gra na Stradivariusie. I nasze życie zmienia się tylko dlatego, że akceptowaliśmy fakt, że jesteśmy gęślą, pokochaliśmy to. Czym jest odwaga w kontekście muzyki? Odwaga bycia gęślą. Mówiliśmy o akordach durowych, które są bardzo przyjemne dla ucha i powodują takie doznania pozytywne, ale powiedzieliśmy również o akordach molowych. Które są bardzo przyjemne dla mojego na przykład. Które są bardzo przyjemne dla twojego ucha, ale one zaczynają dla wielu z nas grać dopiero w momencie połączenia się z tymi akordami wesołymi, czyli smutne z wesołymi, dopiero wtedy tworzą utwór, jakim jest nasze życie. I odwaga w dzisiejszym przekazie to będzie ten moment, w którym my się odważymy używać tych smutnych akordów. Czyli zaczniemy zauważać te smutne sytuacje w naszym życiu i zacząć je obserwować, czyli słuchać, czyli doświadczać, a nie wkładać w nie w emocje, że one są brzydkie i że trzeba się ich pozbyć. One tu są niepotrzebne. Wręcz obawiać nawet, mówić sobie, ja nie mogę myśleć negatywnie, bo mi się to będzie działo. Nie mogę myśleć negatywnie, będzie mi się to działo. Przez co tworzymy podwójne zapętlenie. Myślę negatywnie, o matko, myślę negatywnie, o matko, myślę, że myślę negatywnie. Mam już trzy myśli negatywne na temat myśli negatywnych, nienawidząc myśli negatywnych. Mam jeszcze nienawiść, o matko, co za negatywność. Nagle okazuje się, że po 40 latach ćwiczenia myśli pozytywnych jest wychodzącą frustracją. Efekt rezonansu. Trzeba to puścić. Słuchajcie, efekt rezonansu.
trzeba zrozumieć, czym jesteśmy, kim jesteśmy, w jaki sposób działamy i jak dopasować się do otoczenia i do dźwięków, które nas otaczają, żeby uzyskać utwór muzyczny. To możemy uzyskać tylko i wyłącznie przez uważność, a więc przed byciem świadkiem tego, czego doświadczamy. Wkładając emocje w jakiś dźwięk, jeżeli znajdziemy akord molowy, mówimy, on jest brzydki, on jest niedobry. Wyrzucić go trzeba stąd, bo on źle brzmi. Jak jest sam, on może brzmieć źle. Ale my jesteśmy go w stanie obejrzeć, zobaczyć, czym się różni od akordu obok, spróbować zanalizować, jakie emocje wzbudza w nas ten akord, potem dołożyć do tego inne akordy i zobaczyć, jak to wszystko razem ładnie brzmi. Jak wyglądał nasz dzień cały. Rano się obudziliśmy, wypiliśmy kawę, ale wyszliśmy na ulicę i zdenerwował nas jakiś człowiek, który nas popchnął na elewację ściany budynku, po czym myśmy się pozbierali, poszliśmy dalej i zaczerpnęliśmy przyjemności z tego, że tak naprawdę nic sobie z tego nie zrobiliśmy, bo poszliśmy dalej. Tak? Gdyby nie to, że ten człowiek nas popchnął na elewację budynku ścianę i odczuliśmy dyskomfort, ponieważ ktoś nas zignorował, popychając na tą ścianę, nie odczulibyśmy przyjemności z tego, że wróciliśmy do tej równowagi psychicznej i zadowolenia z tego dnia, który tak ładnie rozpoczął się. Sens chodzenia do sauny, prawda, gorąco, zimno, a z drugiej strony jest wręcz jednym z wielu przykładów powrotu do absolutnego pogodzenia ze sobą i harmonii życiowej, to jest sytuacja przeżycia czegoś traumatycznego. To jest moment, kiedy było nam tak słodko, że aż się zaczęliśmy tak długo bać, że coś pierdyknie, że albo to się wreszcie stało, kiedy byliśmy tam najmniej przygotowani, albo pojawiła się dobra dusza, którą przywołaliśmy naszą umiejętnością proszenia o pomoc, która nam pięknęła. Która nam po prostu tak rzepła w kontrolowany sposób, że przeżyliśmy szok, usmarkaliśmy się, a potem stwierdziliśmy, kurczę, moje życie jest idealne. W momencie, kiedy dostaliśmy w łeb, a nie kiedy mieliśmy wszystko w naszym poczuciu. Sytuacja wręcz wielokrotnie powtarzana. To jest, zresztą, nie wiem, czy obaj nie przeżyliśmy czegoś podobnego. Tak. Słuchajcie, w naszym życiu doświadczamy różnych utworów. Niektóre są bardzo dynamiczne, czyli zaczynają się bardzo cicho, potem dynamika wzrasta, jest bardzo duża różnica potencjału pomiędzy dźwiękami, potem znowuż jest cicho. I to są utwory, które wzbudzają największą emocję taką związaną z dramaturgią całego utworu. I takich utworów też czasami lubimy posłuchać. Ale są też utwory muzyczne, które są w taki sposób skonstruowane, że wręcz nas wprowadzają w tak zwany trans. My je odbieramy całym sobą i wibrujemy razem z nimi, wpadamy w rezonans i to nam sprawia przyjemność, tak? Czyli my nie musimy całe życie żyć w tak zwanym konstansie doświadczania spokoju, tylko my musimy doświadczać różnych rodzajów utworów. I ostatnim słowem w tablicy tresury Matrixa jest słowo wiara. Wiara w kontekście muzyki pokaże nam, jak bardzo nasz umysł jest przekonany o tym, że świat może być muzyką, którą możemy doświadczać. W momencie, kiedy przekonamy nasz umysł, czyli ten kalkulator, który tam siedzi i steruje naszym ciałem, do tego, że życie może być muzyką generowaną z głębi serca, my rzeczywiście zaczniemy to życie doświadczać jako muzykę, której zaczniemy słuchać i z której zaczniemy się cieszyć. Zaczniemy czerpać inspirację do następnych utworów. No bo niestety mamy dla was taką wiadomość, że już gracie. Każdy z was. Wyobraźcie sobie, że w podstawowej gamie jest tylko 8 dźwięków przeplatanych półtonami. Czyli w sumie tych dźwięków jest 13. Słuchajcie, 13 dźwięków. Setki lat historii muzyki. Ile możliwości. Ile możliwości. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. 13 dźwięków. I tyle muzyki. Każdy z nas jest produktorem własnych utworów muzycznych, własnego życia, własnych linii melodycznych, własnych akordów, własnych tonacji, własnego brzmienia. Każdy z nas może tego doświadczać. Pytanie, czy chcemy? Pytanie wraca do punktu wyjścia. Czy nasza muzyka jest dobra, czy zła? Które to pytanie zajmuje nam często całe życie, żeby na nie odpowiedzieć. Ale z tego miejsca mówimy, twoja muzyka jest dobra. Niezależnie od tego, jak ją nazwiesz. Bo twoja muzyka jest. I albo ją zaczniesz wreszcie, albo dasz jej wreszcie miejsce i dasz jej przemówić,
albo umrzesz kolejny raz w moim przekonaniu na przykład, nie mając pojęcia, jaka jest. A więc nie mając pojęcia, kim jesteś. A więc tak naprawdę może takie skrajne doświadczenia, jak ten absolutny śmierć, prawda? Ten mol zupełny jest po to... Kamol nawet. Kamol taki już nawet, absolutny, ciężki. Jest po to, żebyśmy po raz kolejny było, no dobra koleś, reset. Jeszcze raz. I odur. I odur. A ten i demol. Tak, no to tej tonacji zniszczono Rzym zresztą. Ja miałbym taką trochę rolniczą alegorię, tak, nie próbując odbiegać, bo w sumie folk to akurat moja muzyka, gdzie mamy tak naprawdę do czymś takim do czynienia jak zanieczyszczenie. Ono reprezentuje materiał życia, którego nie akceptujemy. No cóż, no, mając brudną wodę, zasypioną czymś tam, użyję kolokwializmu, możemy mieć jedno podejście i ono jest dobre. On mówi tak, no to ja sobie będę teraz spokojnie cedził po szklaneczce. No zajęcie na kilkanaście tysięcy milionów lat, jednak szlachetne i dobre, prawda? Bardzo ważne. Człowiek zaczyna na tym poziomie mówić. Jest czysta woda i są zanieczyszczenia. Drugi poziom jest taki, no cóż, no po co się tyle męczyć? Wrzuci mi kilka odczynników, zrobimy oczyszczalnię, może jakieś bakterie, parę lat. Woda się sama oczyści. A na to wszystko przychodzi ostatnia osoba i mówi, ale po co tu oczyszczać? To jest normalnie organiczna materia, to jest kompost, na tym wszystko może wyrosnąć. Ja na tym coś zasypię to ziemią, na tym coś zasadzę, a staw wykopię obok. Albo wodę wyciśniesz z roślin. Albo wyciśniesz wodę z roślin. I to jest ostateczny poziom, o którym my tu rozmawiamy. Na którym wszystko jest dobre. Tylko dlatego, że jest. Nie ma złej muzyki. Właśnie o to chodzi, że nie ma złej muzyki. Nie ma złej muzyki. Te wszystkie brzmienia, które są wokół nas, one mają zabarwienie tylko i wyłącznie poprzez nasz umysł. To nasz umysł nazywa te dźwięki durowymi i molowymi. A tak naprawdę są tylko wibracje. Nic więcej. Ja na początku pokazałem różnicę pomiędzy akordem molowym a durowym, które różnią się tylko jednym dźwiękiem, tam półtonem, prawda? Ale to nadal są wibracje. To my nazwaliśmy to, że akord molowy jest brzydki, a akord durowy jest ładny. A tak naprawdę to są te same wibracje. To wszystko, co jest wokół nas, jest wibracją, którą to my, naszym umysłem możemy ocenić, czy ona jest dobra, durowa, czy jest zła, molowa. Jest tylko kwestia sposobu zmiany myślenia, sposobu zmiany odbioru tego wszystkiego, zaczęcia słuchania tego, ale nie po to, żeby ocenić, tylko po to, żeby wysłuchać. Siebie. Tak siebie. Naprawdę. Zrozumieć, kim jesteśmy poprzez to, jakim dźwiękiem jesteśmy. I teraz chcemy powiedzieć, dobra, więc mądrzy jesteście w ogóle, fajnie, fajnie, wszystko jest ładne, ja też jestem zawsze fajny. Czy dolowy, czy murowy, czy dulowy, tak? Dulowy, morowy, dulowy, kamolowy, czy inny. Ale wstaję rano i opieprzam jeszcze na robocie. To co? On ma rację, czy ja? Odpowiedź, i co znaczy, ja jestem taki fajny, dlaczego ja dostaję opieprzę? Dlaczego ja nie uzyskuję zrozumienia od mojego małżonka, a to taki jestem przecież idealny? To co, on też jest idealny, to kto w końcu jest idealny? A to czy moje życie takie jest idealne, że... I kto na kim gra, tak? I kto na kim gra, tak. Pytanie, i czyja muzyka jest bardziej mojsza? Czyja muzyka jest właściwsza? Kto gra właściwie i dlaczego tu jest dysharmonia? Czemu ja nadal przychodzę, nie wiem, i opieprzam jakiś policjant na ulicy, chociaż to ten obok facet to przeszedł na czerwony? A ja tylko postawiłem palec na pasach i on zagwizdał. A w ogóle to jest niesprawiedliwe. No więc, ten świat został stworzony przez nas właśnie w takiej formie. My się sami postrzegamy jako dysharmonię, ponieważ ciągle uważamy, że harmonia jest ta. A nie tutaj. A nie tu. I proces, on będzie trwał. On będzie trochę trwał, u każdego inaczej, w zależności od poziomu odwagi. Osobistej, nie ma wyznacznika obiektywnego. Twojej własnej osobistej odwagi. Do jakiego stopnia jesteś w stanie się posrać ze strachu szybko, żeby się skonfrontować z tym wszystkim, co o sobie wiesz złego w swoim poczuciu. Ponieważ tylko wtedy, tak naprawdę słysząc te wszystkie negatywne opinie na silony sposób, usłyszysz je ostatni raz. I potem już, jak mówię,
Czyli opieprza cię szef. Ale ty, ja go sobie wymyśliłem. Jestem przed sądem, sędzia mnie skazuje, ale to ja sobie tego sędziego wymyśliłem w moim życiu. On by nie był w moim życiu, gdyby nie ja. To jest mój koncept. Nawet jeżeli pierwsze skrzypce gra teraz ktoś na zewnątrz i to ja gdzieś w kącie podaję nuty, przewracam albo, nie wiem, czyszczę pianino, a potem może zagram jakąś tylną partię na basetlima. To nadal jest mój koncert, to jest moja symfonia. I z tą świadomością idziemy aż do stołka dyrygenckiego. A na samym końcu to możemy sobie być kompozytorem, który siedzi sobie w pokoju i kreśli nuty. Jakąś drogę na skróty, Aleksander? Jest droga na skróty. Słuchajcie, po ostatnim łapaniu mydła, bo coraz więcej ludzi dzwoni zupełnie tak z Polski, tam przez naszą stronę, no. Ja z nimi rozmawiam przez telefon i próbujemy jakby złapać ich tonację i pokazać, w którym miejscu oni są i co mają zrobić, żeby te brzmienia były takie, które sprawiają przyjemność. Któryś z ludzi zadał mi pytanie, no Andrzej, ale właściwie jak to jest, bo wy cały czas mówicie o tym, że tylko ja jestem na świecie, a wszystko inne jest hologramem, to co tu jest prawdziwe, skoro no, jednak no, wszystko w moim życiu znajdują się ci inni ludzie i ja czuję, że oni tam są, to tak do końca nie jest, że ja jestem sam w tym moim świecie. No, przecież tak? Hologram da w ryj, to ja do mnie ząb wyleci. Tak, tak, dokładnie. Więc słuchajcie, to ta perspektywa tego, że to tylko my jesteśmy na tym, na naszym świecie i wszystko, czego doświadczamy, pochodzi z naszej świadomości, z naszej myśli, ta perspektywa tylko pomaga zrozumieć mechanikę świata. Ponieważ jeżeli postawimy się w takiej sytuacji, w której to my jesteśmy źródłem wszystkiego, czego doświadczamy w naszym świecie, to w tym momencie zrozumiemy, że nie ma komu wrzucać tematów typu pretensje o to, że w naszym życiu jest tak, jak jest. Że to my jesteśmy źródłem wszystkiego. Ale oprócz tego dochodzą jeszcze takie elementy jak inne światy, które są wokół nas, tak jak planety. Tak? Tymi innymi światami są właśnie inni ludzie, którzy są twórcą swojego świata, w którym się znajdują. I w momencie, kiedy ci ludzie przepływają koło naszego świata, tworzą z nami w pewnym momencie pewną część wspólną, która to część wspólna wibruje jak moja wibracja i wibracja tego człowieka. Dlaczego doszło do spotkania tych dwóch światów? A no dlatego, że ten człowiek życzył sobie albo bał się takiej wibracji, którą jestem ja i ja, który bał się albo życzył sobie takiej wibracji, którą jest ten człowiek. Energia sprawcza spowodowała, że te dwa światy w pewnym momencie się spotkały. Takie sytuacje powodują, że nagle brzmienie jednego człowieka zaczyna współgrać z brzmieniem innego człowieka albo tworzyć kakofonię i dysonans. Wszystko zależy od tego, jaką intencję wysyłamy do energii sprawczej. I teraz wyobraźcie sobie człowieka, który sobie żegluje po wszechświecie i nagle jego intencją jest usłyszenie bardzo mocno brzmiącej muzyki, która to muzyka ma mu doświadczyć bardzo mocnych przeżyć. On taką intencję wysyła do energii sprawczej. Energia sprawcza rozgląda się wokół i widzi bardzo wiele następnych światów, w których znajdują się ludzie, którzy mają podobne pragnienia do niego, tak? Wyławia ich i powoduje, że oni się nagle spotykają w jednym miejscu i każdy z nich jest inny. Każdy z nich dostarcza nowego kontrastu do tej muzyki, która w końcu zaczyna być bardzo burzliwa i znajdują się tam bardzo mocne akordy molowe, ale też bardzo silne akordy durowe. Dzięki temu ten człowiek realizuje swoją muzykę tak, jak sobie zażyczył. Silna, mocna, powodująca silne emocje. Tego chciał. Tak. I to dostał. Ale są też ludzie, którzy chcą doświadczyć harmonii na poziomie bardzo delikatnych i spokojnych wibracji, które dostarczają mu ukojenia i powodują trans. Tą muzykę, którą on może się zanurzyć bez wkładania w to za wielu emocji, a poczucia wibracji w swoim ciele. Energia sprawcza szuka takich światów, takich ludzi, którzy wibrują podobnie. Dostarcza temu człowiekowi tych światów, które się łączą w jedną wibrację i w muzykę, w ciągu dźwięków, które dostarczają właśnie takiej chwili zapomnienia w postaci tego transu. Ale najpierw musiała wyjść intencja do energii sprawczej tego, czego chcemy doświadczyć. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mają podobny głos do mojego. Bardzo dużo ludzi jest takich, które mają podobne myśli jak ja. Bardzo dużo jest takich, które mają podobne pragnienia jak ja. Ja w to wierzę.
energia sprawcza, w momencie, kiedy ja wysyłam intencję, że chcę przeżyć przyjemną chwilę zapomnienia, w której doświadczę rozkoszy słuchania muzyki mojego ciała, ona mi dostarcza takich ludzi, którzy wibrują podobnie jak ja, dzięki czemu muzyka staje się pełniejsza, ja tego doświadczam. To dzieje się tutaj, teraz. W moim świecie dla mnie. Ja w to wierzę. Ciekawa historia na przykład. Rosłem w środowisku całkowicie obcym muzycznie. I to już naprawdę mówię o muzyce. To się też wiąże z emocjami, bo u mnie to jest nierozerwalne. W przekonaniu, że ja słucham jakieś, że w tym środowisku, w którym gra się takie dźwięki, ja nie znajdę dla siebie nigdy towarzysza do gry. Więc taki sygnał wysłał. Został on odebrany przez przestrzeń i przestrzeń zaczęła dostarczać mi coraz więcej sprzecznych ze mną gajków. I otaczali mnie ludzie, którzy grali tak totalnie, że ja byłem przekonany, że ja jestem jakimś białym krukiem. Że ty jestem... grasz na skrzypce? Nie. Nie? Nie. Ale bardzo dobrze udaje się. Ale bardzo dobrze udaje. No. I z czasem było tak dla mnie przytłaczające wrażenie, że ja uwierzyłem, że takich jak ja w ogóle nie ma. W dużym stopniu, w tym samym momencie, zacząłem wysyłać sygnał, że to pragnienie we mnie, żeby grać tak jak ja lubię, słyszeć to, co ja gram, jest jakieś obce, chore, dziwne. Proszę bardzo. Klient nasz pan. Zaczęli się pojawiać muzycy w moim życiu, którzy mówili, to wiecie, to jest cały czas przenośnia, prawda? Mówimy o życiu. Którzy mówili, wiesz co, no to co ty tam gdzieś tam mówisz, że lubisz, gdzieś jakiś cyganów czy co, to jest takie smędzenie, koleś. Jakiś model talking byśmy posłuchali. Wie. I w tym wszystkim nagle. Boję się. Ale muszę z tym wyjść. To zluźnić. Tak. I w tym wszystkim nagle gdzieś tam nastąpił moment zwrotny, gdzie przestałem chcieć się na to godzić i stwierdziłem, że nie, że zaakceptuję to, co ja kocham w sobie. I nadal była emocja, która mówiła, no dobrze, ty lubisz dziwne rzeczy, rzadkie rzeczy. No dobrze, no więc, ale są fajne. Więc nagle dostarczała mi była muzyka. Ja miałam jej skąd słuchać. Nagle gdzieś tam ktoś tam przez 10-5 mówił, tak, ja też tego słucham. Nagle zaczęli się pojawiać nowi. Ale dalej to było dziwne. Dalej było obce, dalej było egzotyczne. I już mi się zaczęło podobać, że jest egzotyczne. Tak mi się zaczęło podobać, że zacząłem to pomnażać w sobie to. I zamówienie szło coraz mniejszą wątpliwością, coraz mniejszym prężeniem. Przestrzeń dostawała informacji, on to lubi. A, on to lubi! Jednak to lubi. A, nie to, że on jest jakiś dziwny obcy i że z nikim się nie zgra. On lubi to! No to mów tego! Więcej. I tak... Więcej naszych. I nagle, tak, ja się tak, nagle obudziłem, a tu sami cygani. I każdy ma i ja nagle przestałem być egzotyczny. I nagle pomyślałem, a może tak model talking posłuchaj. Słuchajcie, ten cygan idzie na imprezę, na której wszyscy się bawią i słucha model talking i też się bawi. I czuję tą muzykę zupełnie inaczej, w innym kontekście, tak? Już nie, że jest to obciach słuchać model talking, bo on tego nie robi w domu dla samego słuchania, no, tylko idzie i się bawi, tak? Przy model talking bardzo fajnie można się pobawić jeszcze, jak jest dużo tego, falsetu. Że tak powiem, falsetu. Słuchajcie, tak naprawdę każdy dźwięk może być fajny, tylko my musimy się jakby dopasować do sytuacji, w której on jest wydawany, w którym brzmi. Uwaga, dopasować? Przecież to jest mój świat. No, proszę. Dopasować to jest ta odwaga, żeby stanąć oko w oko z akordem molowym i zobaczyć, dlaczego on jest nazwany molowym, dlaczego my go odbieramy w sposób negatywny, dlaczego on jest w naszym mniemaniu smutny i dlaczego on się tam znalazł akurat w tym miejscu taktu, czyli w tym miejscu naszego życia. Bo to dostarczy nam informacji, z czym musimy sobie jeszcze popracować, żeby ta nasza muzyka była jeszcze czystsza, jeszcze bardziej współgrała z naszą tonacją, w której my żyjemy i którą jesteśmy. Co jest dla nas naturalne? Mało tego, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. W ciągu całego naszego życia nasza tonacja nie jest jedna, ona się zmienia. Ona cały czas ewoluuje. My cały czas zmieniamy naszą wibrację. To nie jest tak, że urodziliśmy się z częstotliwością 88 Hz i umieramy z częstotliwością 88 Hz. Te częstotliwości się zmieniają cały czas. Dlatego tak ważne jest to słowo miłość, żeby cały czas zwracać na siebie uwagę i czerpać inspirację z tego, kim i czym jesteśmy.
Bardzo ważne, żeby świat, który sobie generujemy, no, ponieważ my musimy siebie akceptować, więc on jako konsekwencja akceptuje to, że my się zmieniamy. Jeżeli w naszym życiu jest brak tolerancji na fakt naszych zmian, na przykład nagle ktoś mówi, wiesz co, ty to medytowałeś kiedyś, a dzisiaj w ogóle nie medytujesz, ciągle cię widzę po dyskotekach, gdzieś tam normalnie jakimiś furami się rozbijasz, taki był z ciebie święty człowiek. Albo ktoś już powiedział, wiesz co, kiedyś to ty miałeś takie proste cele, wiesz, od pierwszego do pierwszego, jak wszyscy. A teraz jakieś kurde tirli, jakieś trasy, jakieś koncerty, co się z tobą dzieje? Chłopie, zmieniłeś się. Z takim wyrzutem, tak? Pogubiłeś. Zwróciliście uwagę na tonację, z jaką powiedziane jest to ten zwrot? Zmieniłeś się. I teraz nagle pojawia się aż jak akceptacja siebie. Ja mówię sobie w tym wszystkim, akceptuję to, że inni nie akceptują tego i że nigdy tego nie zaakceptują, że ja się zmieniam. Okazuje się, że musimy zmienić instrumenty, które nas otaczają. I oni to odchodzą, zmieniamy jakby paletę źródeł dźwięku. I pół orkiestry kręci głową, mówi, ja stąd idę, bo to jest fuszerka jakoś, normalnie tylko tleta zaczynają grać. A druga połowa orkiestry mówi, no to dawaj, bo ja w sumie zawsze tak chciałem. A potem przychodzi kupa ludzi, którzy mówi do ciebie, zmieniłeś się! Super! Fajnie. Fajnie. Słuchajcie, nie bójmy się zmieniać. Nie bójmy się artykułować tego, jak aktualnie brzmi nasze serce. Ono się zmienia cały czas. Zaakceptujmy to, że nie jest to stała rzecz, nie jest to konstant. To wszystko cały czas płynie, razem ze światem, razem z nami. My się już tego boimy, bo to są zmiany i nawet jak one się pojawiają... Ależ oczywiście, my staramy się utrzymać tamtą wibrację, która była dwa czy trzy lata temu, bo wtedy byliśmy odbierani tak, jak wydawało nam się, że jest fajnie. Przez co budujemy rezonans, ponieważ staramy się wrócić do tej częstotliwości, która była tam i to wszystko zaczyna drgać i wibrować. Czujemy dyskomfort. Tak, nagle gramy 40 lat to samo i mamy wrażenie, że po prostu równie dobrze moglibyśmy wystawić magnetofon. Bo tatuś tak robił, tak, się, a my też tak musimy. Dokładnie, tak. I wchodzimy na własny koncert, przychodzimy na własne nagranie i mówimy sobie, tak naprawdę mógłbym otworzyć płytę. Ja nie muszę tego grać. To jest cały czas to samo. A ja już normalnie włączam swój, to co kiedyś kochałem, mam refluks. Się męczę. Bo to już nie jestem ja. Straszne, jak to nie ty? Przecież to ty, no co ty, sam sobie przecież nie. Ja się zmieniłem. Ja to całkowicie zaakceptowałem, albo mam z tym problem. Słuchajcie, są ludzie, którzy całe życie słuchają tej samej muzyki, bo kiedyś za młodu im się to spodobało, jeszcze mają bardzo ciekawe wspomnienia z tym okresem czasu i tak dalej. Ja lubię takie piosenki, które już dzisiaj kiedyś słyszałem. I słuchajcie, i oni zazwyczaj są zdziwieni, dlaczego w ich życiu się nic nie dzieje. No więc właśnie, słuchajcie, no to jest ta różnica w podążaniu za swoją częstotliwością, a w próbie na siłę utrzymaniu tej częstotliwości, która była tam kiedyś i sięganiu świadomością do tych sytuacji, które już dawno przeżyliśmy. I one wybrzmiały już dawno. My musimy patrzeć na to, jak brzmimy teraz, jak wziąć instrumenty wokół nas, co się teraz wokół nas dzieje, jaką teraz słyszymy muzykę. Naprawdę. Wtedy będziemy żyć pełnią życia i czerpać z tego pełnymi garściami, bo będziemy robić to w taki sposób, jaki w tej chwili jest aktualny. Wiecie co, tresura Matrixa i nie tylko, i parę ciekawych jeszcze inicjatyw, które jestem 40 kończynami w sensie polecić, powstało w Częstochowie. Najczęściej słyszanym tekstem, jaki słyszałem kiedykolwiek w Częstochowie, czasami również przeze mnie, tu się nic nie dzieje. Generalnie w tym mieście żyją ludzie, którzy ciągle mówią, że tu się nic nie dzieje. Miejsce, w którym nic się nie dzieje. Nawet policja przyjechała, żeby sprawdzić, co się stało. Co się stało. tu się nic, panie władzo, nie dzieje. naprawdę, ja to przez długi czas żyłem przekonany, że tu się nic nie dzieje. Ja, takie duchowe miasto, właśnie duchowo tu się dzieje. Właśnie duchowo się dzieje, a ja tak bardziej chciałem również, żeby się coś fizycznego podziało i nic. I właśnie w pewnym momencie nagle ktoś mi mówił, że on gdzieś tam w jakimś klubie studenckim kiedyś te koncerty w podziemiach. Ja mówię, kiedy? Czy ja tu mieszkam tyle lat? Ja musiałem wyjechać, środowisko zmienić, dopiero żeby poczuć, że coś się dzieje, a tu się... Kiedy? A nie mówię, no jak to? No cały ten czas. Co ty wtedy robiłeś? Ja mówię, no właśnie, co ja wtedy robiłem? Ja wtedy potwierdzałem informacje, wysyłałem cały czas zamówienie. Tu się nic nie dzieje, tu się nic nie dzieje, tu się nic nie dzieje. I dostawałeś. Dostawałem, no to się, chłopie, tak, no to idzie, no to... Nie wiem, może by gdzieś wyjść. Idę na miasto, przyszedłem całe miasto, wszystko pozamykane.
Trafiłem do ostatniego miejsca z oczami jak panda, z niewyspania barmanka mówi, no naleje panu to piwo. Ja mówię, nie, wie pani, niech pani idzie spać i poszedłem do domu. Tu się nic nie dzieje. Na drugi dzień patrzę, jak na krawężniku dogrywa mój kolega, no i co się działo? Wiesz, byliśmy tu, tam w ogóle, słuchaj, co było, przyszli, grali, coś śpiewali. Ja mówię, gdzie? Przez chwilę miałem wrażenie, że to jakiś Truman Show, że jak się odwrócę, to oni wszyscy znikają. Ale słuchajcie, tak to jest. Nasze życie, do momentu, jak nie mamy świadomości tego, że jesteśmy, to jest Truman Show. W tym ten na górze, to tak naprawdę jesteśmy my. Ten na dole, to też jesteśmy my. I ty, wiesz, użyłeś bardzo ciekawego sformułowania. Mam wrażenie, że to jest jakiś Truman Show. Ale do momentu, kiedy my nie zrozumiemy brzmienia, wibracji naszego serca, to będzie Truman Show, w którym będziemy jakby narzędzie. We własnej orkiestrze 40 skrzypce gra. Tak, we własnej orkiestrze, gdzie jesteśmy kompozytorem, dyrygentem i wykonawcą w jednym. Panika? Ale właśnie, dlaczego my się boimy przyznać ten prosty fakt? W naszej orkiestrze, która zawiera wszystkich innych, którzy w swoim życiu są kompozytorami i dyrygentami, to my jesteśmy dyrygentami i kompozytorami. Ten świat jest pełen dyrygentów i kompozytorów. Super. No więc właśnie. O właśnie, to jest reakcja. I co? Jeżeli dajesz sygnał super, co jest super? Nagle się okazuje, że kupa centrów kosmosu, absolutnych w ogóle całkowicie jedynych autorytetów sami dla siebie, stwarza całkowitą harmonię. Mało tego, zlatują się ze wszystkich stron wszechświata ludzie, którzy też mówią super. I co się okazuje? Muzyka jest super. Nagle się okazuje, że w tym mieście coś się dzieje. I jest super. Z drugiej strony ktoś mówi, wiecie co, jakby tak każdy chciał rządzić w swoim życiu, to byłby ból. I co się nagle okazuje? Ale generalnie to fajnie by było... Nie byłoby dyscypliny. Ale fajnie generalnie by było, jakbym ja tak jednak wiedział coś takiego, żeby mi dało możliwość tak przepchnąć to, żeby powiedzieć, wiecie co, ale ja wiem, więc ja tu sobie mogę jakieś tam... No i w tym świecie on wysyła sygnał. Jest burdel, jak każdy chce rządzić. W świecie tego człowieka każdy chce rządzić i jest burdel. Musimy sobie właśnie zdać z tego sprawę, że no mogą przyjść ludzie i powiedzieć, no ale słuchajcie, ale polityka, ale konflikty, ale żołnierze, ale samoloty, tak? Tak. Słuchajcie, jeżeli my chcemy wziąć udział w tym utworze muzycznym, który jest tam gdzieś grany i wkładamy w to dużo emocji i energii, możemy to zrobić. Możemy się przejmować tymi akordami molowymi. Ktoś powie, no tak, ale przecież to jest straszne, że ty się tym nie przejmujesz, ponieważ tym ludziom trzeba współczuć. Wiecie, czym możemy im pomóc? Ano możemy im pomóc naszą własną muzyką, która jest w zgodzie z nami, ponieważ to zmienia świat. To my w naszym świecie, mając wpływ na nasze życie, zmieniamy świat innych. No. Im więcej jest ludzi, którzy mówią super, tym lepiej dla tych, którzy mówią, dlaczego tu się nic nie dzieje. Ponieważ im więcej będzie nas, mówiących, że jest fajnie, tym więcej tego super będzie do wyboru dla tej energii sprawczej, która nie będzie już miała potem czego dostarczać tym, którzy mówią, że jest kiepsko. Tak? My możemy świat zmienić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zmienimy siebie, kiedy zmienimy nasze otoczenie, kiedy zmienimy to, na co mamy wpływ. No. Bo my nie mamy wpływu na to, jakie samoloty latają nad Ukrainą. Tak. Ale mamy wpływ na to, co się dzieje w tym pomieszczeniu tutaj. I jaka panuje tutaj atmosfera. Tak jak tam, ci ludzie mieli wpływ, jakie samoloty nad nimi latają. I dlatego latały i dlatego tak się stało. Oni mieli wpływ na to, jakiego mają prezydenta. Oni mieli wpływ na to, jakie mają wojska w danym momencie u siebie w kraju. My też. A mogę powiedzieć coś niepopularnego? Tak, możesz. Ja mam premiera, którego lubię. Jak powiedział, że miłość jest najważniejsza, jak go lubię i w moim świecie jest idealny. Tak. Prawdopodobnie wyjdziesz szybko do Irlandii. To wszyscy. Co? No co, no tak, nie wolno. Przecież. Lubisz Tuska. No. Tak, ale wiesz, jego wibracja od tamtego czasu już ewoluowała kilkaset razy. I on ma prawo, się zmieniać. I nam to nie pręży. Słuchajcie, jego osoby jest tam, gdzie jest, to jest jego sprawa. Natomiast ja jestem premierem w moim życiu i ja cały czas powtarzam i tego nie zmieniłem, że źródłem wszystkiego w moim życiu jest moje serce. Miłość, ja mówię o tym, że mi pasuje, ale prawda? To nie, tak. Nie denerwuję się ale... na przykład, że mam złego premiera, tylko ja jestem zadowolona. I wiesz, że temu tym bardzo pomagasz. Tak. Tak. I w moim świecie on jest dobry i mi pasuje. Są dwie rzeczy. Pierwsza z nich. Ja dokładnie dzisiaj, znowu kolejny jakiś po prostu dzień świstaka, bo ja dokładnie dzisiaj o tym myślałem na pasach idąc tutaj. Że tak, co by się stało, jakbym tak powiedział, że to jest w porządku gość.
Bałeś się tego? Nie, zupełnie. Po prostu nie pomyślałem o tym wcześniej. Tak go zobaczyłem na plakacie. I pomyślałem sobie, to są dwie rzeczy w tej grze. Bo albo wtedy pojawię się w świecie, w którym mam premiera, którego lubię, albo on się zmieni. I... Znaczy wiecie co? Prawdopodobnie gdybyśmy przeprowadzili doświadczenie, gdyby powiedzmy 10% Polaków pomyślało o tym naszym premierze szczerze, że skoro on mówił o tej miłości, to tak naprawdę w głębi duszy on tą miłość ma i chciał jakby tą miłość prowadzić w życie swoje, tak? Gdyby 10% Polaków tak pomyślało, prawdopodobnie on w życiu tych Polaków byłby właśnie taki. A skąd wiesz, może właśnie do tych 10% jest? Bardzo możliwe, że tak to wygląda. Słuchajcie, no... Natomiast my się tutaj troszeczkę bawimy polityką, nie jest to celem naszym, żeby tu... Polityka jest częścią, to jest częścią fizyki. Częścią, prawda, mówimy o... Jest częścią fizyki, na którą obserwujemy zmiany. I to jest właśnie... O, matko, zapomniałem. Bo polityka krąży wielu ludziom. Prawda? Tak, bo w większości przypadków jest to coś, na co nie mamy wpływu. No, tak, bo się dzieje. Jako takim zostało. O, już przypomniałem sobie. Bo jako czymś takim zostało wymyślone. I teraz kolejny raz powtórzę obsesyjnie. My tu pracujemy dla światowego pokoju. Oczywiście. Aż mnie stąd w kaftanie wyprowadzą, naprawdę, bo... No. Ręży ci. Nie wiem, ale ja może dlatego tak obsesyjnie zakładam brak rękawków, skracam sobie je, żeby nikt nie ją zawiązał. Właśnie, bo jakby nie patrzeć, nie da się zmienić burdelu od zewnątrz. Zmienia no, telewację. Słynne powiedzenie. Słynny dowcip mojej mamy. Burdel da się zmienić tylko wymieniając personel. I personelem jesteśmy my, przepraszam za wyrażenie. My jesteśmy, to my decydujemy, czy my się w tym miejscu czujemy jak burdel i uprawiamy ten zawód najstarszy. Czy jesteśmy właścicielem knajpy, którą totalnie przebudujemy. Bo jeżeli uważamy, że nasz świat jest burdelem, to kim my jesteśmy w tym świecie? Nagle stwarzamy sobie taką alternatywę, że albo jestem Alfonsem, albo jestem usługodawcą. No co najwyżej klientem, ale pytanie, dlaczego ja muszę płacić? Właśnie. No i to jest tonacja i to jest muzyka, której na przykład można sobie nie życzyć albo zaakceptować, że może wystąpić. Przez co my nie dajemy już energii tym wyrażeniom i akurat takim dźwiękom i one po prostu wybrzmią w naszym życiu. Ich amplituda po prostu będzie się wyciszać. Nie będziemy dawać im energii po to, żeby istniały. Tymczasem jeśli nas te dźwięki prześladują, wiecie, wstajecie rano i ciągle ta melodia z reklamy, nie? Kiedy byłem, coś innego szybko. Wiecie, to jeżeli to ciągle was denerwuje, to idźcie na plac i zaśpiewajcie z gitarą tę piosenkę. Naprawdę, skonfrontujcie się, bo to jest symbol, alegoria lęku. Obsesyjna rzecz, która was goni, goni was dlatego, że podtrzymujecie go walcząc z tym tak naprawdę. Czasami tak naprawdę to jest bardzo prozaiczne. Są rzeczy kardynalne, które nas gonią od dzieciństwa. Ale są rzeczy, które nas gonią tylko dlatego, że ciągle je żywimy. I wszystko, co trzeba zrobić, odciąć żywienie tego w tak sztuczny sposób, nie da się, dlatego że robimy to z natężeniem energii, która karmi ciągle ten schemat. Co możemy zrobić? Możemy odwrócić się przodem do tej sytuacji i zderzyć się z nią całkowicie frontalnie. I zaśpiewać tę piosenkę ostatni raz. Słuchajcie, reasumując, każdy z nas jest tak naprawdę źródłem wibracji, czyli źródłem dźwięku, źródłem muzyki, źródłem melodii. W momencie, kiedy my będziemy myśleć w taki sposób, że nasza melodia, nasz dźwięk być może nie jest zbyt doskonały dla innych, będziemy dostawać dokładnie taką informację od energii sprawczej, że będziemy z zewnątrz dostawać informację, że jesteśmy niedoskonałymi kompozytorami czy muzykami. Jesteśmy grajkami, którzy gdzieś tam sobie grają i cały czas mamy udowadniane to, że kiepsko to robimy, że nie jesteśmy profesjonalistami. No tak, tak sobie popitalamy, wiecie. Zobaczcie, skąd się to bierze. Z momentu, w którym my zaczynamy doświadczać tego, że być może nasza muzyka nie podoba się innym. Sytuacja zmienia się całkowicie, kiedy my akceptujemy tą muzykę, którą jesteśmy i zaczynamy my jej słuchać. Bo to my jesteśmy źródłem tej muzyki, my ją tworzymy i tworzymy ją tak, jak nam w danym momencie pasuje. Bez budowania ocen z zewnątrz. Bo któż nas może ocenić, skoro to my w naszym świecie jesteśmy odbiorcą i dawcą tej muzyki. W
wtedy ta muzyka zaczyna być coraz bardziej przyjemna dla naszego ucha. Kiedy nie pozwalamy sobie na to, żeby oddać tą muzykę komuś, kto nie istnieje. No właśnie. Widownia nie istnieje bez nas. To my ją stwarzamy. Widownia istnieje tylko. Wy jesteście naszą widownią. Wiecie, każdego z was, my jesteśmy widownią, nawet jeżeli występujemy tutaj i cokolwiek gramy. Dzisiaj oddaliście nam partię basów i partię akustyczną. I tło. I tło. I dzisiaj przyszliście posłuchać. Ale to w waszym świecie to my jesteśmy wynajętym zespołem. My tu przyszliśmy pograć do kompleta. A w naszym świecie wy jesteście naszą widownią. To jest super koncert. Słuchajcie, nie bójmy się używać mocnych akordów. Nie bójmy się używać mocnych dysonansów, nie bójmy się przesterów, nie bójmy się również słuchać muzyki spokojnej wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Nie bójmy się słuchać muzyki spokojnej. Nie bójmy się, tak, bo czasami ktoś mówi, kurczę, no przecież to jest flaki z olejem w ogóle, tam są dwa akordy tylko, tam się nic nie dzieje. Spróbujmy wejść w te dwa akordy i spróbować zawibrować tak jak one, bo no. Akurat w tym momencie to nam jest potrzebne. Spróbujmy posłuchać swojego metronomu, swojego. Bez zastanawiania się, czy ktoś z zewnątrz uzna, że on wali za szybko, czy za wolno. No właśnie. To jest w ogóle zupełnie nieistotne. Ważne jest to, jak my swój metronom odbieramy i co do tego metronomu dołożymy, jakie dźwięki, po to, żeby uzyskać akurat taką muzykę, która w danym momencie dla nas jest przyjemna. Tak. 40 lat słuchaliśmy Mozarta, bo wszyscy nam mówili, że on jest geniuszem. Słyszałeś to przejście, no bo to niesamowite, prawda? Czujesz to, że nic, nic poza tym, że ciągle słyszy tego Mozarta po nocach. Jedzie do Tybetu nagle w górach i słyszy jeden dźwięk. I w tym dźwięku usłyszy całe swoje życie, cały swój świat. Ponieważ on doszuka się w tej wibracji. I tyle. A jego dziadek, który słucha Mozarta, powiedział, co to jest? A on ma łzy w oczach, kiedy to słyszy. No słuchajcie, ja na przykład bardzo lubię krawwę, minimalistyczne dźwięki, cztery brzęczące małe syntezatorki i powtarzanie cyfr, tak, 1, 2, 3. No i sobie tam i tyle, uwielbiam tego słuchać. Zapraszam zresztą akurat na jeden z wcześniejszych filmów na Dwie Herbaty. Pierwszy film na Dwie Herbaty to nazywa się szumnie Wyrazende Robota Necht. Zmienięcie tego kawałka. Znajdźcie to, zobaczcie, co myśmy tam zrobili, jak to jest nagrane. W tym momencie mam ciary, ale to mi jest potrzebne. W sensie takim, że ale kaszana. Ale my to akceptujemy. Naprawdę, pierwsze co pomyśleliśmy, matko, ale to straszna popelina. Mówię, o to chodzi. Ale nie, były nawet takie słowa, że ale to jest profesjonalnie zagrane, prawda? Skąd ci ludzie się wzięli, prawda? Myśmy naprawdę nie wiedzieli, że pojawią się ludzie, którzy mówią, słuchajcie, to jest niezłe. Nawet... Słuchajcie, tak, i to nigdy by nie powstało, gdybyśmy nie pozwolili temu i nie pozwolili sobie zrobić popeliny. Z pełną odpowiedzialnością i z pełną świadomością tego, że robimy popelinę. To współgra z waszym sercem i dlatego jest akurat nie jest popelina. Słuchajcie, to powstało w momencie. Siedzieliśmy tam, pisaliśmy coś i nagle ją puściłem Olegowi Kraftwerk z YouTube'a. Oleg mówił, ale to jest fajne, dobra, to zagrajmy to. Pach, pach, poprzestawiliśmy to wszystko. I ja wziąłem gitarę, Oleg wziął gitarę, mikrofon i myśmy to stworzyli w momencie. Ale to była potrzeba chwili, dostrojenie się do tej emocji, która wtedy w nas była i myśmy czerpali z tego dziką satysfakcję. Dziką satysfakcję, słuchajcie, słowo dziką i satysfakcję. Satysfakcja, słowo klucz, słowo dzika oznacza jedną prostą schemat. Niewytresowana. Radochę mieliśmy. Tak. Nikt innego nie będzie tej dzikiej satysfakcji tłumaczył, gdzie ma jeść, gdzie ma strać, gdzie ma spać. Nikt dzikiemu zwierzęciu tego nie powie, ono ma instynkt. Satysfakcja też. Tak. Słuchajcie, więc tak, słuchajmy muzyki. Muzyka łagodzi obyczaje, ktoś tak powiedział, ale też, słuchajcie, muzyka powoduje, że nasza świadomość zaczyna być tu i teraz. Nie da się zanurzyć w muzyce, nie będąc w niej w środku, nie próbując usłyszeć każdego dźwięku, basu, gitary, akordeonu, czy syntezatora, czy wokalu, który brzmi daleko albo blisko. Te wszystkie niuanse powodują, że ona jest tak piękna. Dokładnie tak samo gra nasze życie. Ono będzie jeszcze lepsze, jeszcze wspanialsze, jeszcze smakowitsze, kiedy jemu damy naszą energię. A nie pozwolimy marnotrawić naszą energię na utwory innych,
którzy również są wokół nas. No właśnie, co, egoizm? Dlaczego? Z całym szacunkiem. W swoim świecie i tak nie istnieje, i tak zawsze jest tylko twoja muzyka. Jeżeli oddajesz komuś własną orkiestrę, to będziesz grał 40 skrzypce, ale to nadal jest twoja orkiestra i to jest nadal twoja muzyka. I do ciebie, do ostatniego rzędu przyjdą z reklamacją, bo ty im dasz te prawo. Nie do dyrygenta. Dyrygent do ciebie przyjdzie, panie, 40 skrzypiec, co masz pan w 40 linijce tam przed ostatnim... Pan jesteś zawodowcem? Pan jesteś zawodowcem? Ale ja tylko... Ja tu, a tu, a ba, tu, a cymbały gdzie wchodzą, tak? A gdzie są kotły, a gdzie to... Pan widzi, jak pan to napisałeś? Ale ja nie gram na kotłach. Nie grasz pan na kotłach? To czegoś pan jesteś tutaj. Godzina wstydu i do kasy. Tak. Prawda? Słuchajcie, więc nie zastanawiajmy się, że jest ktoś, kto nas ocenia. Po prostu grajmy i słuchajmy tego, czym jesteśmy. Bądźmy tu i teraz, bez zastanawiania się, kim byliśmy kiedyś, jakiej muzyki tam słuchaliśmy, albo czy stworzymy muzykę wystarczająco dobrą, żeby inni przyszli do nas i powiedzieli, że tak, to jest profesjonalne. Żeby nie było jasności, od razu nie będziecie możliwe mieć takiej sytuacji, że już obudzicie się rano, prawda, no tak zaakceptowałem fakt, że jestem dyrygentem i nagle jestem dyrygentem. A być może w waszej podświadomości nadal tkwi ten 40 skrzypek. Trzeba przeżyć ten akord moll i zaakceptować go, że jeszcze przez jakiś czas będziemy 40 skrzypcem, bo skrzypkiem, bo być może to spowoduje, że w 40 dniu bycie 40 skrzypkiem nagle obudzi się w nas geniusz i będziemy wtedy mieli dopiero różnicę potencjału pomiędzy 40 skrzypkiem, a geniuszem, który wymyślił dwa dźwięki, które są doskonałe akurat w tym momencie i w tej chwili. To są te chwile, kiedy w pewnej chwili siedzimy w tym ostatnim rzędzie, czekając na swoje i nagle uświadamiamy sobie, jasny gwint, przecież to jest moja orkiestra. Oni to wszystko, oni są tłem dla mnie, dlatego jednego brzmienia, które my wydajemy, tak? Albo w pewnej chwili nagle przychodzi moment, no dyrygent już na nas pałeczką, a ja... Znów dzika satysfakcja. No tak? I co teraz? Gram pauzą. Cisza to muzyka, nie dziura, jak powiedziałem już kiedyś. Słuchajcie, ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta dzisiejszego spotkania. Zagramy pauzą. Dziękuję. Koniec nagrania. A że Niemcy wygrają, to musieli po prostu zrobić program. Nie wiem, jak się że tam do Londynu nas zaprosili, ale po warunku, że oni wymyślą temat programu. No to oni ja tak czytam w ogóle, dlaczego wygrali Niemcy? Oni przecież Niemcy przegrali wojnę. Dlaczego wojnę, no nie? Ale generalnie wygrali tę wojnę. Ja tym, wiesz, jak mówię, chyba coś się pomieszało. Przecież Niemcy przegrali. Co, jest to Argentyna czy Niemcy? Znaczy, wszystko jest na tym filmie. Tak. Generalnie. Słuchajcie, tam było autentycznie. Knajpa. Mnóstwo ludzi przypadkowych zupełnie, a my się nie, w ogóle nie słychać tych ludzi. I Matrixa. No, no, najciekawsze jest, że pojawiła się osoba, której... Nie tak, bo nikt z zaproszonych nie przyszedł. Natomiast pojawiła się jedna osoba, która była niezaproszona i ona została. Zresztą skontaktowała się z nami. I teraz i osoby, które siedziały obok nam przy stolikach, przysłuchiwały się tak zwanym, jak to się nazywa? Kontem. No to jest taki, to jest sytuacja, jak się idzie za wycieczką, prawda, i jesteś ktoś na przewodnika, to pewnie wszyscy myśleli, że to jest jakaś płatna impreza i wali się dosiąść. Generalnie wystarczyło zapytać, no ale jak mówiliśmy... O, jedna! Jest. A jedna. Już myślałem, że się dała pytać na jak zwykle. Mam parasol. Jak to gorące. Może zostawimy otwarcie, żeby to przerwać, co? Nie, to... Możemy zostawić nawet otwarcie. Nawet zostawmy, tak. Na tym jest tabelce. I śmiech stwierdzi, że również. Po szybkim tempie. Teraz tak, zatrzymam nagrywanie.